Włączamy niskie ceny, proszę Państwa, odsunęłam to na bok, trzymam to za swoją odbytnicą, bo ja żydostwa nie trawię takiego, że wiesz, ktoś chciałby zarobić, wiesz, za wszelką cenę i nawet w Polskim Radiu 24. I dlatego też od razu wiecie, jakiej maści jest to Radio 24, prawda? Jest szurnięte, stuknięte, puknięte, huknięte, bo raz sprzyja temu, raz temu. Także specjalnie to robią, żebyś nie zorientowała, ja to wiem, nie zorientowała się, o co tu chodzi. No. To Polskie Radio 24. 21. I co jeszcze? 21. Pyk, pyk. Wiesław Przybyłowicz nigdy tego dźwięku nie lubił, bo ten dźwięk tak go budził, przenikliwy te pyk, pyk, pyk. Należy pamiętać i mówić o Holokauście, mówiła w 74. rocznicę wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau Gouda Tenser. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa apeluje, zwracają uwagę na bezdomnych i potrzebujących pomocy. Gouda, mać radna. Gouda, Gouda, Unii Europejskiej, która wezwała go do rozpisania nowych wyborów. Chłopczyk zjadł. Ada Pałka, zapraszam. No już, już na pewno, już jak puk zrobiłeś już o tej porze, już na pewno nie śmierdzi. W 74. rocznicę wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau. Jak dodała, należy pamiętać i mówić o Holokauście. Zrobiło puk. Tak jak jeden z pisarzy. Wydarzyć. I to dopóki mówimy, dopóki możemy mówić, to pamiętajmy, to jest najważniejsze. O tym, aby wyciągać wnioski z czarnych kart historii, mówił dziś w Panamie papież Franciszek. Tak, aby nigdy już ona ledwie mówił, przecież jest tak grube, ta sztencer. Janek Witek mówił, że to jest Gouda sztencer. Ja mówię Janek, nie przeźrzeźniaj naszej Gołdzi. Aby być instrumentami pokoju i budowniczymi lepszego świata. Hitlerowcy zgłosili ponad 1 100 000 osób, 90% ofiar do życi. 74 lata temu, 27 stycznia 1945 roku, do Oświęcimia i Brzezinki weszły oddziały sowieckie, które wyzwoliły niemiecki nazistowski obóz Auschwitz-Birkenau. Uratowano około 8 000 osób. Trzy kolejne osoby zmarły z wychłodzenia. To trzech mężczyzn, dwóch ze Śląska i jeden z Olsztyn. Proszę Państwa, no bo ona jest strasznie gruba. I apeluje o zwracanie uwagi na bezdomnych. Na bezdomnych, proszę Państwa, to wszystko gadanie jest baranie. Proszę Państwa, jak oni zarobią na reklamie Radio 24, to ona tu powiela, za to też ma pieniądze, co ona gada, ale szumi tu w kotle, szumi, diabeł miesza, a jak bezdomni w nocy, to po prostu te dziady katolickie, co jeżdżą tymi nocnymi, one wypieprzają wszystkich tych i bezdomnych, i domnych. Nikt nie patrzy na te telewizory, co tam jest napisane, bo godziny nie ma, żydowski czas, godziny nie ma, proszę Państwa, a jest napisane, daj ciepła bezdomnym, nie zapomnij, abyś dał trochę ciepła bezdomnym. I co z tego, że tam jest napisane, jak ten dziad łysy, co jeździ tym autobusem nocnym, on nawet nie patrzy na to, co jest na telewizji. Ludzi nie kochał i nie będzie kochał, aż do czasu, kiedy go nie wyrzucą z pracy. Już tam ze dwóch wyrzucili. Jeden gruby, mały, łysy, drugi wielki, łysy, podły. Już poszło to na to 119, 15, czy tam ile. Poszło kilka razy. I oni to muszą zwolnić, bo oni nie mogą długo trzymać. Jeżeli zły PR, zła opinia jest na tym, czy tamtym, nie mogą tych trzymać, bo mają nowych kierowców. No, także proszę Państwa, zanim się ci kierowcy zorientują, o co chodzi, to są dlatego bez pracy. No to, ale czyja to jest wina? A już tam nie dostanie więcej pracy w MZK, bo jak tu go zwolnili, proszę Państwa, dyscyplinarnie, no to o czym my tu mówimy, to gdzie on pracę dostanie? To musi rowy kopać. Rowy kopać. W przeciwnym razie wspólnota zapowiedziała, że uzna za... No ci, to kierowcy źle. ...opozycji Juana Guaido.
Jeśli kierowcy, także proszę Państwa, to co ta baba gada, no to praktycznie do tego trzeba podejść. Ona gada, bo ona dostaje im pieniądze. Ci, którzy za to by pieniędzy nie mieli, nie dostawali, to mówią raczej prawdę. I tak mówi Rydzyk. Trzeba patrzeć, co, skąd mają te pieniądze. Czasopismo Wprost, czasopismo Polityka i tamte inne podejrzane ostatnio, za które się wzięli. No. Rodziny zaginionych bez wieści w Donbasie wciąż czekają na swoich bliskich. O kądzieli. Na wschodzie Ukrainy zaginęło ponad 400 osób. Część z nich to żołnierze walczący. Żołnierze zginęli na Ukrainie. Pochodząca z polskiej rodziny z Żytomierszczyzny pani Jadwiga Łozyńska czeka na jakąkolwiek wieść o synu. No ale to jeszcze było przed tym Majdanem, że ona czeka. To dawno już nie żyje, bo by się zgłosił ten jej syn. Przez kogoś. To Czerwone Krzyże, różne takie. Służył w 93. Brygadzie i zaginął podczas bitwy pod Iłowajskiem. I zaginął. Pani Jadwiga, przewodnicząca organizacji rodzin zaginionych, jak szacuje, wśród ponad 400 osób. Także proszę Państwa, 400 to w kółko to samo pieprzą. I my może na co innego to już. Na Światowych Dniach Młodzieży w Panamie. Hasło tych dni brzmi: Wolność to Twoje słowa, Maryjo. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie. I też ksiądz mówi: oto ja, służebnica Pańska. To czy ten ksiądz jest kobietą? Bardzo zwrócić wzrok ku Tobie i słuchać papieża. Słuchaj papieża, ich dowierzaj. Owszem, papież Franciszek zwracał się przede wszystkim do młodych ludzi, ale jego słowa były bardzo uniwersalne, a więc możemy je przyjąć także do naszego życia. Co zrobisz? Podczas wczorajszego czuwania z młodzieżą papież Franciszek powiedział: ale wymyj nogi. Bóg zaprosił Maryję do wzięcia udziału w historii miłości. Maryja nie szukała wpływów, ale stała się kobietą, która miała największy wpływ na historię. Maryja, kobieta wpływowa. Tak cię nazwał. I my tak cię będziemy nazywać, bo już teraz rozumiemy, że twoje tak, twoje fiat miało naprawdę ogromne znaczenie. To było bardzo zdecydowane wejście w plan Boga. A ten plan Boga to naprawdę największe wydarzenia świata, ludzkości. Maryja, kobieta wpływowa. Twoje tak, wyjaśnia papież Franciszek, to nie tylko bierne poddanie się temu, co będzie, albo to nie powiedzenie jakoś to będzie, albo zobaczymy, jak będzie, ale to jest bardzo zdecydowane wejście w wydarzenia, które Pan Bóg przygotował. I to wydarzenia, które wtedy jeszcze nie wiedziałaś, jakie będą, ale powiedziałaś: tak, godzę się na to. Jestem służebnicą Pańską. Dalej papież Franciszek mówi: o Tobie, Maryjo, chęć służenia była większą niż wątpliwości i trudności. Trudności nie były powodem, by powiedzieć nie. Powiedzenie Panu tak to odwaga, by przyjąć życie takim, jakie jest, z całą jego kruchością. Nie lękać się życia. Objąć się takim, jakie jest. To kolejne słowa, które odnosimy do siebie, wpatrując się w Ciebie, Maryjo. Ale odnosimy je do siebie, bo papież wskazuje, że czasem chcemy uciec od swojego życia. Że czasem nie przyjmujemy go takim, jaki jest. Że dystansujemy się od tego, co się dzieje wokoło, tego, co przeżywamy. To może być spowodowane cierpieniem, trudnościami. Może tak. Ale nic gorszego niż odejść od własnego życia. Papież zachęca, by to życie objąć, by się z nim pogodzić, by się na nie zgodzić. Czasem w naszych rozmowach, tych poważnych, tych życiowych, pojawiają się słowa: chciałbym zacząć wszystko od początku, albo chciałbym z tym wszystkim skończyć, albo niech już w końcu się wszystko odmieni. To jest właśnie nasze pragnienie
pożegnania się z własnym życiem. W sposób taki duchowy, taki wewnętrzny. A postawa Maryi, Twoja postawa, Maryjo, każe nam mówić tak na wszystko, co się dzieje. Uczy nas mówić tak. Bo jest plan Boga, bo Pan Bóg zaprasza nas do wejścia w historię miłości. Papież dalej mówi tak. Ludzie czują, że stopniowo przestają istnieć dla innych, dla rodziny, społeczeństwa, dla wspólnoty. Czują się niewidzialni. Jest to kultura porzucenia i braku zainteresowania. Wielu czuje, że nie mają nic do dania innym. Nie chcemy tego, Maryjo. Chcemy wiedzieć, że mamy dużo do zrobienia w tym życiu. Chcemy wiedzieć, że jesteśmy potrzebni innym, że możemy dużo dać. Chcemy na nowo uwierzyć, jeśli straciliśmy tę wiarę, że jesteśmy kimś wartościowym, kimś bardzo cennym, kimś, kogo Bóg powołał i wybrał. Jesteśmy potrzebni naszym braciom, siostrom. Potrzebne są przestrzenie, w które się zaangażujemy całym sercem. Potrzebni są ludzie, dla których będziemy żyć. Będziemy wiedzieć, że żyjemy. Będziemy potrzebni. Papież konkluduje słowami: człowiek jest powołany do rzeczy wielkich. Maryja to zrozumiała i powiedziała: niech mi się stanie. I pyta papież każdego: czy chcesz być osobą wpływową, tak jak Maryja? Jeśli nawet nie jesteśmy w tym momencie w stanie odpowiedzieć tak, to dobrze, żeby było w nas pragnienie odpowiedzi na Boże wezwanie. Odpowiedzi: tak, chcę wejść w Boży plan. Chcę wejść w to, co Panie Boże mi przygotowałeś. Chcę przeżyć moje życie w pełni. Zachęca nas do tego papież, a Twój przykład, Maryjo, nas do tego jeszcze bardziej pociąga, pobudza. Maryjo, najbardziej wpływowa kobieto, chcemy uczyć się od Ciebie, ale liczymy na Twoją pomoc. Oddajemy Twojemu orędownictwu, Twojej modlitwie nasze intencje. Za młodzież całego świata, za papieża Franciszka, o dary Ducha Świętego, niegasnącą miłość i odwagę w głoszeniu Ewangelii, za Episkopat Polski z przewodniczącym arcybiskupem Stanisławem Gondeckim. Modlimy się za naszą ojczyznę, o jedność, wzajemny szacunek, odwagę stawania w prawdzie, o nowe powołania do służby w Kościele. Oddajemy rodziny, by Maryja i Józef kształtowali je na święte i oddane Bogu. Prosimy o uratowanie życia Pawła i za jego rodzinę. We wszystkich intencjach zapisanych w Wielkiej Księdze Apelowej Radio Słuchaczy Radia Jasna Góra, wszystkich tych, którzy łączą się z nami przez pośrednictwo telewizji, internetu, radia. Prosimy za siostrę Marię Goretti w dniu 80. urodzin i 60. rocznicy życia konsekrowanego, a także za wszystkich, którzy prosili nas o modlitwę i za nas samych. Będziemy rozważać tajemnicę zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Salamu Maria, umedzianema, płana junałe, umebarikiwa kulikowa na łapie mute, na jesum zała tumbolaku amebarikiwa. Zobaczyli, jak się to rośnie, lud tęcze, to to rośnie. A to, prawda, się dzieje, to może być odciski bardzo wolą. To lubię odciski, że to nie może być. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc Twojego żywota, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy. Zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie duże do nieba. To pomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pod Twoją obronę wyciągamy się, święta Boża Rodzicielko. Naszymi grzechami, naszymi bardziej się potrzebują nasze. Ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawić. Kościół, święty Michale Archaniele. Z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Ona jest święta.
Pana. Bardzo serdecznie dziękujemy za wspólną modlitwę apelową. Gorąco pozdrawiamy tych, którzy łączyli się z nami poprzez Radio Maryja i Telewizję Trwam. Tekst Trwam już za moment serwis informacyjny, na który zapraszamy. A w Radio Maryja o 21.30. Rozmowy niedokończone. Serdecznie zapraszamy. Drodzy Państwo, przed nami rozmowy niedokończone. Druga część rozmów. Pierwsza była w Telewizji Trwam, teraz w Radiu Maryja. Zanim się rozpocznę, jeszcze chcę podziękować wszystkim naszym dobrym przyjacielom, tym, którzy pamiętają o Radiu Maryja i Telewizji Trwam. Dziękujemy za modlitwę, dziękujemy za dary, dar cierpienia od chorych, cierpiących i także dziękujemy za dary serca, które tworzą przestrzeń tą taką techniczną dla Radia Maryja i Telewizji Trwam. Nasi ofiarodawcy to m.in. z miejscowości Garcze Gorze koło Lęborka, parafia Świętej Marii Magdaleny, państwo Eugeniusz i Zofia Tantkowie, Stanisława i Tantkowie, Ewa i Andrzej, Tantek Teresa i Rafał Wolscy, Maria i Zena Romscy, pani Jadwiga Tantek, Regina Skuriat, Krystyna i Anna Bukowska, Bóg zapłać, dziękujemy, a także pani Cecylia Cieśliczka, Krystyna Goliat, Aleksandra Żegnałek, Helena Gonciarz, pani Halina Mazurek, Janina Kowalska, to już są z parafii Świętej Jadwigi z Tomaszowa Mazowieckiego, pani Janina Kowalska, pani Marianna Stępień, pani Cecylia Bernard, pani Zofia Jakszuk, pani Wanda Bartnik, pani Jadwiga Reszka, pani Zofia Garnys, pan Edward Kłys, Teresa Józef Skrobkowie. Dziękujemy, Bóg zapłać i dla wszystkich jeszcze upominek muzyczny. Upominek muzyczny może być chroniony. Tutaj myśmy nie puszczały tej piosenki całej, bo jak dziewczyna śpiewa ci, to taka stara cipa. Zamiast mówić ci, do dzieci się nie powinno mówić, wie ci, a to już ona ani dzieckiem nie jest, jest dorosła, stara cipa i ona ci śpiewa. To mnie to już nawet nie to, że bawi, tylko rozdrażnia, że to coś z tą wymową nie jest tak, no wiesz. Dykcja dykcją, proszę Państwa, emisją głosu, ale ci, no stara cipa śpiewa, no to ja przepraszam bardzo. Ja nie mogę tego słuchać, dlatego tu nie puściłam całej tej piosenki, żebyście Państwo o tym wiedzieli. No jak ktoś chce nas zamordować, to najwyżej. Już oni stwierdzili, że się nie opłaca. No muszę Państwu powiedzieć taką niespodziankę, że ten człowiek, który Popiełuszko zabił, to Markiewicz, czy Markowski, jakoś tak się nazywa, podobnie jak autor książki Spadkowiercy Krzyżackich Tradycji. No podejrzewam, że tam ten człowiek to może już nie żyć. Ale to jest kto inny? Markowski chyba. I on był, proszę Państwa, też redaktorem Fakty i Mity, morderca Popiełuszki, bo on wyszedł z więzienia i po prostu sobie tutaj, wiesz, był dziennikarzem i tam plutł chociaż fakty i mity, ciekawe rzeczy pisały, bo tam dużo na faktach autentycznych. Także, proszę Państwa, szatan tak zasklepił ludzi wszystkich we wszystkim, że ludzie ani tu nie chcą pójść, ani tam nie chcą pójść i żyją, wiesz, na rozdrożu. Tam dużo bezdomnych jest na rozdrożu. Wsiądą do tej karocy, patrzą, że to zimno, to wyjdą, tam przejdą. Nic Żydówka ich tam nie ogrzeje, nic. 65, 11, 13, 20, 00, 00, 03. Powtarzam, 77, 13, 20, 11, 20, 25, 65, 11, 13, 20, 00, 03. PKB SA, numer rachunku, 0, 0, 0, 0, 3. Powtarzam, bank. Także ten Pawełek, on podpadł, bo
Jeżeli on, wiesz, śpiewa w cerkwi, to nie wypada po takich Piotrusiach chodzić. Absolutnie. Nie wypada. W cerkwi dużo wódki piją, ja wiem, ale nie wypada. 91:30. Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. W ogóle nie wypada. Ale to, co ta katoliczka Zelecka wyprawia, no to już, proszę Państwa, jest skandalistyczne. Anioł Stróż Polski ma nam przypominać, że przymierze z Bogiem nigdy nie zawodzi. Wydarzenie relacjonuje nasz dziennik. Wydarzenie. Rzecznik spyta o zatrzymaj aborcję. Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak zatrzymaj aborcję. Dam ci cukru i jedną porcję. To chyba najdłużej działające gremium w parlamencie, mówi nowy rzecznik. Wakaty w policji. Policji brakuje ludzi do pracy. Na chętnych czeka prawie 5000 wakatów. Jesteście Bożym teraz. W naszym dzienniku szczegółowa relacja ze Światowych Dni Młodzieży w Panamie. Zbrodnia uchwycona w kadrze. Szubienica na rynku w Dębicy i trzy młode ofiary komunistycznej bezpieki. Historia zbrodni uchwyconej na zrobionym z ukrycia zdjęciu opisuje Jacek Karczewski, dyrektor Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce. Były to wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej. To są ludzie publiczni, to więc wiesz, oni tu się nie mają co wstydzić, bo to są wszystko sprawy ludzkie. Szanowni Państwo, ksiądz Rydzyk też jest publiczny, wiesz, ludzie mówią różne rzeczy. No i co on ma zrobić, biedny? No. Co on ma zrobić, proszę Państwa? I co on ma zrobić? Co on ma zrobić? Książka Adoracja Najświętszego Sakramentu. Warto przynajmniej jeden, dwa razy zamówić ten miesięcznik, żeby zobaczyć, czy akurat nie będzie budującym nasze rodziny, nas, pismem. A więc zapraszamy serdecznie. Telefon do Fundacji Nasza Przyszłość w Szczecinku 94 373 11 60. Powtarzam, 94 373 11 60 oraz 61 i 62. Również możecie Państwo znaleźć adres do Fundacji Nasza Przyszłość na portalu Radio Maria, radiomaria.pl. Jest link do Fundacji Nasza Przyszłość. Można też poprosić, gdy Państwo zamawiacie jakąś książkę, poprosić o katalog księgarni wysyłkowej splendor.24. Także jest w internecie. Bóg zapłaci współpracę. Jest godzina 21:30. Maria, zawsze dziewica. Drodzy Państwo, zapraszamy na rozmowy niedokończone. Dziś temat, który chcemy zaproponować: Polska po doświadczeniu niemieckiego nazizmu, sowieckiego komunizmu, zbrodniczych ideologii XX wieku. Naszym gościem jest pan redaktor, pan Leszek Żebrowski, historyk, publicysta, autor wielu książek. Witamy, panie redaktorze, na antenie Radia Maria. Szczęść Boże, po raz kolejny w Radio Maria. Bardzo się cieszymy, że pan przyjął nasze zaproszenie. Dziękujemy, że pan był też z naszymi widzami. Po 18:15 może okazać się, że ta audycja będzie trochę krótsza z racji tego, że trwa jeszcze wizyta Ojca Świętego w Panamie, z racji szczególnych Światowych Dni Młodzieży. Będzie spotkanie z wolontariuszami, ale będziemy tak nasłuchiwali, co dzieje się w Panamie, ale przede wszystkim cieszymy się tym, że pan razem z nami jest. Panie redaktorze, można powiedzieć, o tym nie dość mówić. Tak przysłuchiwałem się temu, gdy rozmawiałem z panem, jakie poważne konsekwencje też na całe nasze życie społeczne, polityczne
ma to, co działo się jeszcze przed II wojną światową, można powiedzieć zaraz po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Pamiętam taką kiedyś rozmowę z panami, jeszcze był pan Mateusz Wyrwich, kiedy mówiliście, że już jakieś tam przyczółki komunizm robił w Polsce w 1930 roku, czy nawet wcześniej, prawda, żeby może łatwiej poradzić sobie z Polską podczas II wojny światowej, czy po wojnie, czego widzimy skutki do dzisiaj. To jest nawet problem wcześniejszy, dlatego że mało kto wie, kojarzy w tej chwili, poza naprawdę zaangażowanymi badaczami, kiedy się pojawia komunizm na ziemiach polskich, komunizm w Polsce. Otóż gdy 11 listopada 1918 roku, tę datę przyjmujemy formalnie jako zaistnienie państwa polskiego, jako dzień zakończenia działań wojennych po I wojnie światowej w Europie, powstaje polskie państwo, to jest także dzień szczególny, jeśli chodzi o agenturę wewnętrzną, jaką mamy. Tego samego dnia w Moskwie zapadła decyzja, żeby na ziemiach polskich stworzyć partię komunistyczną, która będzie odnogą sowieckiego Kominternu. I tak się rzeczywiście stało. W połowie grudnia 1918 roku w Moskwie powołana została Komunistyczna Partia Robotnicza Polski. Po kilku latach ona zmieniła nazwę, skróciła na Komunistyczną Partię Polski i rozgałęziła się. To znaczy stworzono dwie dodatkowe odnogi. Komunistyczną Partię Zachodniej Białorusi i Komunistyczną Partię Zachodniej Ukrainy. Czyli powstało tak jakby imperium komunistyczne. Ono funkcjonowało legalnie bardzo krótko, bo już na początku 1919 roku komuniści zostali zdelegalizowani, co było naturalną konsekwencją tego, co głosili, że oni nie uznają niepodległego państwa polskiego, że Polska powinna się stać częścią Związku Sowieckiego, a ziemie dawnego zaboru pruskiego, niemieckiego, powinny wrócić do III Rzeszy Niemieckiej. Wtedy, kiedy Polska powstaje, od razu mamy czynnik rozkładowy wewnętrzny tego rodzaju. Mówi się, że komuniści byli organizacją nieliczną, to nie były jakieś wielkie ugrupowania. I tak, i nie, dlatego że przez szeregi tych wszystkich odłamów partii komunistycznych na ziemiach polskich w II Rzeczpospolitej przewinęło się kilkadziesiąt tysięcy ludzi. To by się wydawało, że to nie jest duże przez 20 lat funkcjonowania, ale jednocześnie oni brali udział w wyborach pod innymi nazwami, oczywiście nie głosząc wprost takiej ideologii, ale uczestniczyli w wolnych wyborach, w wolnej grze sił politycznych i zyskiwali nawet ponad milion głosów. Więc to była realna, licząca się siła, która bazowała przede wszystkim na mniejszościach narodowych. To nie było tak, że to była polska partia, czy polskie partie, chociaż takie przydomki w nazwie miały. To były partie wieloetniczne, wielonarodowe, gdzie czynnik polski odgrywał najmniejszą rolę. Ich spadkobiercy podczas II wojny światowej stworzyli tak zwaną Polską Partię Robotniczą na polecenie, właściwie na rozkaz Józefa Stalina. Nie była to partia Stalina i Lenina. To także była dywersja, która miała stanowić tak jakby równowagę dla Polski. Dwa bieguny szatana, czyli ateistyczny i religijny. No, który się wybroni? Który jest bardziej czysty, który jest bardziej sprawiedliwy, to nie wiadomo, dlatego że jak są wszyscy w swoim rosole, mówię tutaj do Dawidka, u którego lisia kitka, że jak ktoś we własnym smrodzie siedzi, to może tego smrodu nie czuć. Tak samo i ludzie, jeżeli grzeszą, oni tego nie widzą, na przykład co ten Zalewski wyprawia, albo ten Stasiek, to szkoda o tym gadać. Jest tylko taka jedna prawda, że oni tego grzechu nie widzą, w tym smrodzie swoim żyją i myślą tylko bardzo źle, że Matka Boska wszystko załatwi. Tak, bo on się modli, to moja matka też chodziła do pracy i też weszła do kościoła na 2 minuty i myślała, że jak z głowę skinie, to sprawę załatwi. A to wcale nie była prawda, że ona w ogóle do kościoła chodziła. Także proszę Państwa, o czym my tu będziemy gadać? Ludzie dla usprawiedliwienia swojego wygadują różne głupoty. No i oczywiście, że dobrze, że to wszystko my tutaj analizujemy, żebyśmy my już więcej takich głupot nie robili. Ale czy to możliwe? Jak takiego Zelewskiego spotkam, jak takiego Zelewskiego zobaczę, no to jest czubek. On śpi do godziny 15, nie ma pieniędzy, wyjdzie z domu i chce zjeść. Ja mówię, no to teraz jest do zjedzenia śnieg. Ale on mówi, ja też biały widzę,
w oczach swoich cukier. Cukier, cukier. Idę na żer cukru. No to więc on wsiada do tramwaju, jedzie na dworzec centralny, siedzi w tych barkach i wyżera cukier. Raz mówi do mnie, jestem tu, jestem tu. Ja tam jadę, patrzę. A on za szybą siedzi w barku i dopóki on jest czynny, czy dopóki oni jego nie wygonią, bo on przecież nic nie kupi, jak nie ma pieniędzy, cukier tylko wyżera. No jest głupi jak tabaka w rogu. Ja mówię, no i co? I cukrzycę chcesz mieć? Potem mówi, że on jedzie do Częstochowy, że tu, że... Wszystko jest nieprawda, bo potem my jedziemy do niego do domu i on w tym domu śpi. Także on musi po drodze nakłamać. A po co to komu? Po co to komu? Po co to komu? No i tak, poczekaj. I tym koniem głupoty, a dzikim, no dojeżdża, wiesz, tam, gdzie po drodze mu było, temu szatanowi diabłu. Do piekła po drodze wstąpił. Poczekaj. Dwie linie głupoty. Czy to jest linia ateistyczna, która się Bogu nie podoba, bo nie powiecie Państwu, że ateiści się Bogu podobają. Jak głoszą świadkowie Boży ze Słowem Bożym, Biblią, świadkowie Jehowy, mogą zrobić dużą robotę. Albo jeżeli to są tacy religianci, ciemni, zacofani, a średniowieczni, która to dewotka przelicza, że jak ksiądz jej kazał 100 razy odmówić zdrowaś Mario, to ona dla wszelkiego odmówi 102 razy, żeby to nie było tak, że 99 razy odmówiła i Bóg tego nie wysłuchał. Ona źle Boga pojmuje. Nawet gdyby ona nic nie powiedziała, to Bóg umysły ludzkie na przelot wszystko wie. Także proszę Państwa, po co nam to średniowiecze? Po co nam to zacofanie? Po co nam to średniowiecze? Po co? To się po sowiecku nazywa obezchołowienie, czyli oderwanie społeczeństwu głowy. Przystępują tak z terminacji. No niech filozofuje, no dać mu wódki, dać mu mówić, niech filozofuje. I co to z tego? Przecież Bóg nie przelicza tak na grosze, jak Żydówka za kalosze. Na miejscu, innych wywodzi się na Syberię, także gdy później po 22 czerwca 1941 roku na tę ziemię weszli Niemcy, rozpoczynając wojnę ze Związkiem Sowieckim, to ta część polskiego społeczeństwa na wschodzie jest całkowicie pozbawiona jakiejkolwiek warstwy przywódczej. Podoficerów, osadników wojskowych, kolejarzy, urzędników, policjantów. Kogo się tylko dało złapać, to został albo zabity, albo zesłany daleko na Syberię, na wieczną poniewierkę i zamiarem, że oni już nigdy nie wrócą. Także Polska po 1944-1945 roku, gdy rozpoczyna się nowa epoka, powstaje Polska Ludowa, jest pozbawiona warstwy przywódczej. Część tej kadry, która jest za granicą, czyli polskie wojsko, polscy politycy, polscy dyplomaci, oni do Polski wrócić nie mogą, bo to już nie jest Polska, to jest Republika Sowiecka. I w to miejsce komuniści instalują swoje nowe kadry, te przygotowane wcześniej, i obsadzają tym właściwie wszystko. Wojsko, urzędy, centralną, lokalną administrację, urzędy bezpieczeństwa, to jest milicja obywatelska. Wojsko, urzędy. Gdy powstawała Polska po 1918 roku, to w naturalny sposób ona została oznaczona. Druga Rzeczpospolita. Dlaczego? Jako ciągłość z tą Polską, która straciła niepodległość w rozbiorach. Przez trzy rozbiory, gdy Polska przestała istnieć, na 123 lata została wymazana z mapy Europy, ale gdy się odradza po 1918 roku, to jest druga Rzeczpospolita. W naturalny sposób nawiązanie do tego, co było. A co mamy po roku 1989? Nie ma dekomunizacji i nie ma nawet nazwy dla tego tworu państwowego, który w to miejsce, tego tworu, który nazywał się Polską Rzeczpospolitą Ludową, powstaje. Nie ma konkretnej nazwy, nie ma konkretnego oznaczenia. Wszystkie numeracje zostały wcześniej zużyte. Pojęcie III Rzeczpospolitej, to co jest najbardziej chyba w tej chwili nośne, wszyscy się tym praktycznie posługują, że obecna Rzeczpospolita Polska jest III Rzeczpospolitą, wymyślił nie ktoś inny, tylko towarzysz Wojciech Jaruzelski. On w przemówieniu noworocznym 31 grudnia 1988 roku, czyli pół roku przed nominalnym oddaniem przez komunistów władzy, powiedział: w lipcu nadchodzącego roku, czyli w 1989 roku, upłynie 45 lat od narodzin III Rzeczpospolitej.
naszej ludowej ojczyzny. Matki ta Polska, która istniała między 1944 a 1989 roku, ona jest suwerenna, nie jest niepodległa, jest trzecią Rzeczpospolitą. Czyli ten człon nazwy Trójka ma nieprawe pochodzenie. Tak komuniści nazwali swoją epokę. Gdy wydawało się, że w takim razie może to będzie Czwarta Rzeczpospolita. Ale twór pod nazwą Czwarta Rzeczpospolita także został zużyty i także został rozpropagowany. 7 lipca 1989 roku, tuż po wyborach czerwcowych, gdy następuje wybór nowego Sejmu kontraktowego, gdy ma się rozpocząć nowa epoka, mamy tytuł w Gazecie Wyborczej: u progu Czwartej Rzeczpospolitej. Czyli tworzy się czwarta. Po Jaruzelskim, uznanie, że to jest Trzecia Rzeczpospolita, mamy powstawanie tworu, który nazywa się Czwarta Rzeczpospolita. Czyli właściwie my nie mamy nazwy na to, co jest teraz. I w pewnym sensie dobrze i słusznie, że tak jest, że nie ma, bo tego nie można wprost oddzielić od epoki Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Po 1989 roku mamy ciągłość wszystkich instytucji, które istniały. Mamy ciągłość obsady kadrowej i mamy ten sam ustrój i obsadę prawną. Sędziów, prokuratorów, tych samych, którzy byli w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Czyli nie powstaje nowe państwo. To nie jest nowy twór. To nie jest wyzwolenie się Polaków. Gdy wszystko powstaje od nowa, od dołu, jest w pewnym sensie, można powiedzieć, czyste. Czyli też nie jest okrzyknięte demokratyczne nowe państwo, tak? Natomiast to, co jest po roku 1989, Polska Rzeczpospolita Ludowa, nie ma ludowej, jest Rzeczpospolita, ale to jest ta sama Rzeczpospolita Ludowa, która była. I się tak naprawdę niewiele zmieniło. Stąd uporanie się Polaków z epoką minioną nie nastąpiło. Gdy po 1918 roku Polacy usunęli z przestrzeni publicznej pomniki, nazwy ulic, placów, tablice pamiątkowe, wszystkie pamiątki okupacji, to co okupanci nam zostawili, to co zostawiły państwa rozbiorcze, zniknęło w naturalny sposób. Polacy pozbyli się tego sami. I się okazuje się, że mija 30 lat od tych zmian. Nie jesteśmy w stanie uporać się nawet z tą warstwą symboliczną, z nazwami ulic, placów, z pomnikami. Są potrzebne ustawy, dlatego są potrzebne. Później są rozstrzygnięcia, orzeczenia sądowe, co nam wolno, co nie. I się okazuje, że na ulice miast, na przykład w Warszawie, w stolicy Polski, wracają symboliczne postaci z okupacji komunistycznej. Prominenci z tamtego okresu, dlatego że zawsze można znaleźć jakiś zapis proceduralny, że to się jeszcze inaczej mogło odbyć, a się powinno jeszcze sprawdzić, a powinno się szerzej uzasadnić. Oczywiście jak się chce, to zawsze się w taki sposób znajdzie, żeby tych zmian nie dokonać. W związku z tym mamy w Warszawie ponownie ulicę Teodora Duracza. To był uczestnik rewolucji bolszewickiej w 1917 roku. Później znaczący przedstawiciel władzy bolszewickiej na terenie już wtedy bolszewickiej Rosji. Później to jest radca prawny ambasady sowieckiej w Warszawie, ale jednocześnie szef siatki agenturalnej NKWD na ziemiach polskich. I taki człowiek w 1942 roku, gdy powstaje konspiracyjna Polska Partia Robotnicza, czyli organ stalinowski, agenturalny, on zostaje szefem informacji, czyli wywiadu, kontrwywiadu tej organizacji. I on wraca jako symbol do Warszawy, jako nazwa ulicy. Jak mamy tłumaczyć młodym ludziom, jak mamy tłumaczyć tym, którzy nic nie wiedzą, kto to był, dlaczego on jest patronem ulicy, dlaczego nie można mieć ulic polskich bohaterów, tak jak ten przypadek w Chojnicach ostatnio, gdzie ulica rotmistrza Witolda Pileckiego została obalona przez sąd. Sąd to uzasadnił w ten sposób, przywracając poprzednią nazwę prominenta komunistycznego lokalnego, który był pierwszym sekretarzem Komitetu Powiatowego i jakimś tam lokalnym działaczem. Sąd uzasadnia w ten sposób. No tak, Lenin, Stalin, Gomułka, Bierut, no to są jasne, czytelne postaci, no takich nie powinno być, ale jakiś lokalny działacz, nikomu przecież tam nie przeszkadzał w niczym, lokalna społeczność go chciała, zrobiła go patronem ulicy, no więc tak, niech tak sobie nadal będzie. Dla takiego człowieka jak Witold Pilecki nie ma tam miejsca, a dla pierwszego sekretarza powiatowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej z okresu stalinowskiego i później aż do Gierka to miejsce jest. Więc mamy pomieszanie z poplątaniem, całkowity zamęt umysłowy. Ludzie nie wiedzą, co jest dobre, co jest złe, co z przeszłości należy zachować, ocalić i żeby to trwało,
A co z tej przeszłości należy odrzucić? I dlaczego? I może właśnie o to chodzi. Ale właśnie, to jak to się dzieje? Gdzie są ci nowi ludzie, prawda? Bo następuje zmiana, nawet okrzyknięty ten rok 89. Nowym czasem właśnie od tego zaczynamy liczyć demokrację. W 18 roku powołano nową szkołę z nowymi ludźmi. Powołano nowych urzędników, nowych, nie carskich, nie austriackich, nie tych, którzy powołano nową armię. Jak to się dzieje dzisiaj? Czy to było możliwe? Jacy ludzie byli przy okrągłym stole? Jak wyglądały umowy? Bo tak wygląda, jakbyśmy cały czas ponosili konsekwencje i byli na jakiejś smyczy, na takim powrozie prowadzeni praktycznie na rzeź. Tak to wygląda. Po 1918 roku to, co zrobiliśmy, okazało się możliwe, czyli można się było całkowicie odciąć od administracji państw zaborczych, od obsady sądowej, prokuratorskiej państw zaborczych. Można było stworzyć polskie wojsko nowe, to znaczy nie przemianować carskich czy pruskich jakichś pułków na polskie nominalnie, zostawić oficerów państw zaborczych na stanowiskach, tak jakby się zupełnie nic nie stało. Po 1989 roku tego nie zrobiono. Dali taki raz banki, chleb z olejem, roku, możemy mu pokazywać analogię, że też nie było odpowiedniej... Nie miała co wymyślić, że Ludwika... Też nie było takiego głębokiego zaplecza, żeby to chleb z olejem. Wszyscy ci, którzy gdzieś tam byli dostępni, mogli zająć, objąć te funkcje. Ani tam mówimy, że to już jest coś do wina śmierdzącego, nie można... Była polska emigracja w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, w Europie Zachodniej, we wszystkich krajach wolnego świata, tam gdzie istnieli Polacy, gdzie polska emigracja często w drugim, nawet trzecim pokoleniu istniała. Gdy zaczęło polskie państwo powstawać, ci ludzie zostawiali swoją pozycję zawodową, wracali do Polski, obejmowali przecież te liche posady za niewielkie pieniądze, bo był wspólny cel, bo był ideał, bo powstawała Polska, bo nasz dziadek, bo nasi rodzice o tym marzyli, tak mnie wychowali, ja tego chcę i ja nabyłem pewnych umiejętności w wolnym świecie, więc te wszystkie moje umiejętności się przydadzą. Stworzyliśmy wojsko na emigracji, to była potężna armia generała Józefa Hallera. Polska dyplomacja w znacznym stopniu wywodziła się właśnie z emigrantów politycznych. Partie polityczne, które odradzały się na ziemiach polskich, także w znaczny sposób były zasilone przez polską emigrację. Czyli to zaplecze było. Można było z niego korzystać. Polska na tym bardzo dobrze wyszła, bo szybko stanęła na nogi jako wolny kraj. I po roku 1989 możemy mówić, że jest pewna analogia. Też te kadry są bardzo płytkie, te elity solidarnościowe, nie mówię o wszystkich, o tej części zdrowej, niepodległościowej, nie są jakoś szeroko rozgałęzione. Ale przecież była polska emigracja. Po 1981 roku komuniści, rozpędzając Solidarność, wypędzili na emigrację działaczy komisji zakładowych, komisji regionalnych, komisji krajowej. Większość tych ludzi mogła wrócić. Ci ludzie przez wiele lat, przebywając na zachodzie, w różnych krajach, ucząc się języków, zdobywając nowe umiejętności, zawody, przyjeżdżając do Polski, przynieśliby ze sobą nie tylko zapał, nie tylko chęci, ale także wiedzę, umiejętności. Z nich nie skorzystano. Dla nich w wolnej Polsce po roku 89 nie było miejsca. Ta Solidarność, która się odrodziła z nazwy, że to jest Niezależny Samorządny Związek Zawodowy i Solidarność, nie była tym samym. To był inny statut, to była inna obsada personalna, nie było żadnej tak naprawdę ciągłości. Powstał zupełnie nowy stan pod przykrywką, że to jest coś dawnego, trwałego. Nie skorzystaliśmy z tych olbrzymich zasobów polskich intelektualistów na Zachodzie, którzy mogli być wezwani do pracy na polskich uczelniach. I bardzo wielu z nich chciało. Rzeczywiście składali takie oferty, a dla nich nie było miejsca. Dlaczego? Bo na tych uczelniach pozostali komunistyczni uczeni, czy pseudouczeni. I oni nikogo nie wpuszczali. Dyplomacja pozostała komunistyczna, w większości agenturalna wobec Związku Sowieckiego, bo oni przecież szkolenia odbywali w Moskwie, nawet nie w Polsce Ludowej, byli lojalni wobec tamtego patrona, tamtego władcy. I nawet gdy te formalne więzi zostały zerwane, to jednak te setki dyplomatów już nowej Rzeczpospolitej po roku 89 wywodziły się z poprzednich układów, dlatego były więzi rodzinne, powiązania między aparatem bezpieczeństwa, czyli urzędami bezpieczeństwa, informacją wojskową, dyplomacją, aparatem partyjnym, kuzyn, pociotek, jakiś tam wujek. Wszyscy się wzajemnie popychali, wszyscy się wzajemnie ciągnęli, nie wpuszczając nowych do tych struktur, nie wpuszczając nikogo nowego, bo to był dla nich obcy. Dlatego ta Polska tak zaczęła wyglądać. Jak się potrafiliśmy uporać
ze spuścizną państwa III Rzeszy Niemieckiej, państwa nazistowskiego, totalitarnego, to tylko dlatego, że w Polsce nie było podłoża, żeby takie formacje, organizacje powstały. Były jakieś niewielkie grupki w okresie międzywojennym, o których nikt dzisiaj nawet nie wie, bo nazwy nawet historycy nie są w stanie powtórzyć. W okresie okupacji niemieckiej też to nie zaistniało, ponieważ to była groza okupacji, był najazd zewnętrzny, więc niemieccy naziści poparcia nie uzyskali. Nie było zdrady w tym kierunku na tyle masowej, żeby wykształciły się jakieś struktury proniemieckie. W związku z tym po 1944-1945 roku nie było z tym problemu. Nie było odradzenia się czegoś takiego jak jakiś nazizm, faszyzm w Polsce, bo nie miało się co odradzać, bo tego po prostu nie było. Europa została zdenazyfikowana, a Polska nie musiała być zdenazyfikowana, nawet ta Polska komunistyczna. Ale także ta Polska komunistyczna jest zepsuta, tak samo jak Irysia. Jej dobrze jest siedzieć u świętej Anny i modlić się, jej dobrze jest na wernisażach, świeckich też, wygadując głupoty, aby tylko sobie wypiła 2, 3, 4 lampki wina, może być i 6, jak jest jeszcze coś do przekąszenia, i obgadywać ludzi bez sumienia, bez serca, no wiesz, Anita na przykład, no, na długie 52, gdzie jest muzeum archeologiczne, stoi Rysia, gdzie przy okazji tam z 8 rodzajów wódki, takie śliwowice stały, to Litwini obsługiwali catering, to ze 2-3 butelki wódki schowali, bo patrzą, Rysia stoi i gada głupoty. No i co ta Rysia mówi? Rysia mówi tak: słuchajcie moi kochani, bo ta Anita to jest żebraczką i tam, gdzie drzwi się otwierają, to ona wszędzie nieproszona, nieproszona wchodzi. No ale Anita akurat właśnie wchodziła i mówi: Rysia, złą robotę robisz. No wiesz, żeby była silniejsza, to by dała Rysi po ryju, bo Rysia to taką tą świnią jest. Czerwoną, państwo widzą tutaj ją w tej galerii. Och, jaka głupota ta Rysia. Straszna, straszna. Rysia jest straszną głupotą. I to też nie do końca zostało. Bo ona to upiększa, wiesz, ani to mądre, ani to jakie. Zwykle nie jest prawdą, upiększone w takie głupoty, no to wiesz, prawda robi się pseudoprawdą, która wynika z powtarzanych głupot 100 razy. No może i w różańcu, no bo jak mówisz, brama z kości słoniowej, módl się za nami, no to gdzie ci brama będzie za tobą się modliła? A czy ona ma buzię? A czy ma usta? Brama? A czy ma szczękę? Wieża Dawidowa módl się za nami dalej. Wieża Dawidowa, wieża. Znaczy, wieża Dawidowa to jest istota ludzka, no ale jak idąc za Platonem, no to on wierzył, że ona też ma duszę, no bo jako taka to jest tylko pozorną rzeczywistością klasy drugiej, natomiast wszystko klasy pierwszej jest duszą. Nawet zaczęli gadać o tym internecie, że my jesteśmy tylko cieniem internetu, natomiast internet jest rzeczywistością. Wszystko to, co tam się dzieje w tym internecie, to istnieje naprawdę, a my istniejemy na żart. Ten człowiek istnieje. Umarł szatan diabeł? On jeszcze żyje. Jak oni mówią, w powszechnych wyborach została zalegalizowana, a przecież dla takich ludzi, takich struktur nie powinno być miejsca. A on jest cały czas osobą, której daje się możliwość wypowiadania, uczestniczenia w rozmowie, w dialogu, w tworzeniu. Tak, w centralnych mediach to jest partner do rozmowy. Wielu ludzi się nie wpuszcza w ogóle, a tacy ludzie jak on i jemu podobni w mediach istnieją cały czas. Na tym polegają te wielkie zmiany, które powodują, że zmieniamy wszystko tak, jak swego czasu powiedział profesor Andrzej Rzepliński, żeby się nic nie zmieniło. Co musimy zrobić, żeby te zmiany jednak postępowały, bo przed nami za chwilę wybory do Parlamentu Europejskiego, wybory wcześniej w zeszłym roku samorządowe, Parlament Europejski, później do naszego parlamentu, wybory prezydenckie. Jak cały czas nam, można powiedzieć, ciąży ten rok 89, kiedy była szansa na poważną zmianę. O, to nam ciąży i będzie ciążyło, dlatego że nie zrobiono podstawowych rzeczy. Między innymi po roku 89 powinien być całkowicie nie zreformowany, ale odwrócony do góry nogami system oświaty.
nowa kadra nauczycielska. My sobie nie zdajemy sprawy, ile zła uczyniono Polsce, pozostawiając dawnych nauczycieli. Nie mówię o matematyce, chemii, fizyce, to są nauki ścisłe. Tych się nie dało skomunizować. 2 plus 2 czy 2 razy 2, nawet w ustroju komunistycznym, da nam jednak określoną wielkość, ona jest nie do zmiany ideologicznej, nie do ruszenia. Ale jeśli chodzi o naukę o społeczeństwie, jeśli chodzi nawet o język polski, o zakres znajomości literatury i przynajmniej historii, to były rzeczy niezbędne do zrobienia. My się powinniśmy od tego wszystkiego, co było wcześniej, odciąć. I ci nauczyciele, którzy nie spełniali wymogów formalnych, nie mieli pewnego wykształcenia i byli członkami partii, czyli działali w strukturach ideologicznych, nie powinni mieć tego prawa po roku 89. Tak jak carscy, pruscy czy austriaccy nauczyciele skażeni ideologią państwa rozbiorczego, zaborczego, nie mieli racji bytu w polskiej szkole, to samo powinno być po roku 1989. Nowe pokolenia Polaków powinny być wychowywane normalnie. Z normalną wiedzą, prawdziwą. Radio Conchita, to KFM Conchita, Barbie, Baby, Langström. Następna rzecz równolegle, która mogła być i powinna być zrobiona, to dekomunizacja. Jeśli nie masowa. Dekomunizacja, całą historię państwo tu macie. Jak to, proszę państwa, że w Polsce ten komunizm, prawda? Się zagościł i teraz nie ma jak tego. Państwo zobaczą u nas w kanale elmercedes youtube.com są wypowiedzi Grzegorza Brauna przed Pałacem Kultury Stalina i Lenina. Oczywiście Zelenski klęczał z kamerą, nagrywał, ale ja mam i tak tego więcej zawsze, nie? No i tamten Braun coraz głośniej, że ten Pałac Kultury Stalina i Lenina postawiony bezprawnie w miejscu publicznym powinien być rozebrany. No to więc zebrali się ci plotkarze w postaci straży z pałacu, bo to przecież dziada pradziada, proszę państwa, całe te rodziny, one tam pracują, nie wiadomo kto zatrudniał. Proszę państwa, i no nie wiedziały co zrobić. Ten Grzegorz Braun coraz głośniej, wezwali Straż Miejską, a on coraz głośniej. Ja tak patrzę, że cholera, oni chyba go wezmą, aresztują tego Grzegorza Brauna. Skąd? On miał taką siłę przekonania i taką dykcję, z taką dykcją piękną to wszystko mówił, że to mnie to rozśmieszyło, mam to nagrane, jest w kanale elmercedes youtube.com. No i oni, proszę państwa, jak 60-lecie było Pałacu Kultury Stalina i Lenina, oni darowali, że ten pałac nie będzie rozebrany, bo zostanie zabytkiem, a coś, co zostaje zabytkiem, nie mają prawa tego rozebrać. I tak stało się, że Pałac Kultury Stalina i Lenina był zabytkiem. Proszę państwa, tu historię Pałacu Kultury Stalina i Lenina znam, bo ja tu od dawna przychodzę, no nie od czasu odbudowania, ale naprawdę od bardzo dawna, bo ja 40 lat w Warszawie i głoszę Ewangelię, Słowo Boże wszędzie tutaj, w całej Polsce, w Królestwie. Proszę państwa, nie chcę być osobą zarozumiałą, ale co do pewnych rzeczy mnie nikt nie przekona. My zawsze wygrywamy, proszę państwa, z naszą ekipą. No przy okazji ja sobie sama teraz radę daję. Proszę państwa. Była taka Jaśka, która siedziała przy toalecie Pałacu Kultury Stalina i Lenina i zbierała po złotówce, zbierała po 2 złote, kto do toalety przyjdzie, to dostanie ona. Ale to było tak, że toaleta była tak naprawdę za darmo, ale że prezes jej pozwolił, tej Jaśce, zbierać za toaletę, to ona zbierała za tę toaletę. No i o co chodzi, proszę państwa, naszym gościem? Jest pan redaktor Leszek Żebrowski, historyk, publicysta, autor. Leszek Żebrowski. Ja miałam w Ciechanowie, w pedagogicznym studium technicznym, panią fizyczkę od fizyki, panią Żebrowską. Taka gruba babka, podobna do tej jakiejś, nie wiem kogo, posłanki na Sejm. No nie do Krysi, nie. Może do tej Bergerer, czy ja przepraszam, bo chyba się nie zajmuje polityką, bo musi jednak te kartofle kopać, żeby się czegoś dorobić. Tu będziemy mieli teraz wypowiedzi, dzwońcie. 56 655 23 66.